Małgorzata Kidawa Błońska, 62 L. Będzie w przyszłym roku walczyć o fotel prezydenta W., Polsce. Tymczasem głos w sprawie kandydatury wicemarszałek Sejmu zabrał jej mąż, Janki Dawa Błoński, 66 L. Który zdobył się na szczere wyznanie. Jego słowa zaskoczyły opinię publiczną. Małgorzata Kidawa Błońska i Janki Dawa Błoński są małżeństwem od 37 lat. W wywiadach podkreślają, że są, postrzegani jako idealna para, która zawsze wspiera się w ciężkich momentach. Reklama podobno doskonale rozumieją, się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Mąż posłanki zapewnił ukochaną, że będzie wspierał ją, w każdej decyzji, jaką podejmie. Wygląda na to, że znany reżyser nie rzuca słów na wiatr i rzeczywiście wywiązuje się ze złożonej obietnicy. Jan Kidawa-Błoński w rozmowie z jednym z tabloidów wyznał bowiem, że jest gotowy na to, by pełnić funkcję pierwszego męża. Pierwszego męża, bo przecież nie pierwszej damy, śmieje się mąż Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w rozmowie z Superekspresem. Niektórzy zaczęli już wybiegać w przyszłość i zastanawiać się, czy w przypadku objęcia prezydentury przez Małgorzatę, Kidawę Błoniską, jej mąż zrezygnuje z dotychczasowej pracy, by pomagać żonie w nowych obowiązkach i pełnić funkcję reprezentacyjną. Nie będę zamykał sobie drogi do robienia filmów. Mąż Angeli Merkel, która pełni jakże zaszczytną funkcję, nadal pracuje jako naukowiec. Nauka i sztuka to jest pasja. To jest co innego niż praca na etacie. Nie sądzę, żeby ktoś mi na siłę te pasje odebrał, zapewniał Janki Dawa Błoński. Przypomnijmy, że Janki Dawa Błoński jest uznanym reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym, który odpowiada za produkcje, takie jak między innymi skazany na Blusa, gwiazdy czy serial plebania. Zgadzacie się z tym, co powiedział? Zobacz więcej materiałów.